Dominatus! Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Return to Castle Wolfenstein Operation Resurrection na PlayStation 2. Dzisiaj mamy misję czwartą epizodu trzeciego, czyli Crypt. I nadal mamy ścigać personel SS Paranormal przez katakumby oraz znaleźć wyjście z katakumbów do kościoła w Wolfburgu i znaleźć wejście do tego kościoła. Mamy Mission Orders, jedziemy. Dobrze, zaczynamy tutaj. Tu jest zamknięte, ale to się zaraz otworzy właśnie. I tutaj mamy nuba, który strzela właśnie, cały czas powtarzam właśnie, do wikinga. Ale mnie zauważył, ponieważ tego dziada rozwalił. Chodź. Come on, touch me, baby. Leż. Nie zamierzam życia tracić. O, no. No. Ciii. Ej, tu nie ma tego? Leci już, słyszę. Hilfe! Hilfe! A boli! Ta. No mamy... Patrzcie, puk puk. To jest po drugiej stronie grobowca. To jest dobre, zanim tutaj nie przejdziemy, to się nie otworzy. To tylko mi się jeden otworzył. Ej, no, yo. Nie tak miało być. Daj mi dziad puga, no. No wyłaź. Kmiocie? Się tego Niemca muszę rozwalić. Dobrze. I tutaj w wersji PC-towej należałoby poczekać ze względu na to, iż tutaj widzicie, no tłuką się fajnie, tylko że w wersji PC-towej jest tyle niemiła sprawa, że potem wyłazi wam właśnie ten płomienny szkieleton, który plunie na was ogniem. Dosyć niemiłe, no to tutaj już podejmują walkę. Jest mord na ludziach, ten sobie podskoczył, Maswell Jump. Aczkolwiek broni się ładnie, ale tutaj nie pomyślał, że ma dwóch przeciwników jeszcze. O, ryby. Trzeba się wycofać. Oh my god, super. Macie. Strzelicie. Dajesz, mieciu. Co tak słabo? Okej, okay, pozbierajmy amunicję. Tutaj akurat wersja PS2 tego dziada nie ma. Ops. I teraz naciskamy przycisk i się wycofujemy. Ponieważ tutaj zaraz nam wyjdą. O, właśnie. Skąd tu? Granatami rzucać czas. Au. Oni mają taki dźwięk, jakby zapalali samochód. No, naprawdę. Ajaj. Leż. No leż. Dziękuję. Teraz uwaga, ten krzyż trzeba kopnąć dwa razy, żeby dostać się do sekretu. I odsuwajcie się. Bo was zabije, naprawdę to może zabić. Ops. I tu mamy sekret. Numero uno. Przechodzimy tędy. Jesteśmy w sekrecie. Tu mamy różne rzeczy, które mogą nam pomóc. Naciskamy przycisk, znaczy właściwie dźwignię pociągamy. I otwieramy sobie tu wejście, poznajcie to miejsce, bo ja tak. To jest tutaj i tu był ten grobowiec, gdzie się ten gościu stukał. Ale my idziemy tu, czyli dalej, bo sobie otworzyliśmy przejście tym przyciskiem. I jedziemy do podziemi. I tu będzie ciekawa rzecz, ponieważ nam się zamykają te. I tu zaraz będą wyłazić. A właśnie. Nie wiem, z której strony. Tu. Co jest tak mało?
Ej, no w wersji PC-owej na easy było ich 4 co najmniej. Tutaj się otworzyło. Zamknęło się? Zamknęło się za mną, aha. Okej. Jak dobrze widzicie, już mnie atakują gnioty. Nie mam tak naprawdę co z nimi zrobić. Sami się narażają. No i dobrze, jesteśmy na tej salce. Jak widzicie, jak były po poprzednim odcinku, to mamy te znaczki. Trzeba te znaczki po kolei zrobić, oczywiście, żeby otworzyć sekret. Oczywiście pierwszy jest próba wzroku. Tak to nazwę, próba wzroku, tak? Tu nam się ten i jak nas zwalnie, no to nas zabija. To jest pierwsza dźwignia, którą trzeba pociągnąć. Kolejną próbą jest tutaj próba ucieczki chyba, jeśli dobrze pamiętam. Trzeba być very quick. Nam się ściany zjeżdżają. Tu się otwiera, a tu mamy próbę, no nie wiem, na wyczucie. Żeby nie nacisnąć tych płytek naciskowych, co tutaj są. Bo jak tak, to nam tutaj piły przejadą. A uwierzcie mi, nie chcecie, aby nasz BJ Blaskowicz był pocięty na kawałki. Dobrze, i tu nam zjechała winda. To jest nasza winda tak naprawdę. Wjeżdżamy na górę. Jeszcze mamy tutaj jakiś komitet powitalny. Nie wiem, ale trzeba sobie otworzyć tu wyjście. O, dzień dobry. I gdybyśmy otworzyli sobie to w innej kolejności, to tutaj byśmy nie mieli dojścia. Tak, tu byśmy się po prostu nie dostali. Mamy drugiego kosza. Którego oczywiście no, trzeba rozwalić. No znaczy nie trzeba, no ale przydałoby się, bo potem nam tylko będzie przeszkadzał. I teraz wchodzimy do miejsca, które jest bardzo interesującym miejscem. Mamy ścianę, tu niby niczego nie ma, nie? Ale tu mamy taki piękny ołtarzyk, zobaczcie. To jest czacha przyzdobiona jakimiś tymi kolcami. I jak zabierzemy to, tu nam się pojawiają kolce. I nagle nam tu wychodzą, o właśnie, tam jeszcze oczywiście wszędzie ogień strzela. Dawaj. Już nas atakują. Ja się już podstapaliłem, super. Dobra, jeden już jest. Jeszcze drugi. Obłędni rycerze, mordę. Dobra, ich zabiliśmy, więc tutaj się skończyła rozruba. I tu nagle zaraz będzie, no właśnie, się trząsło. I nagle podłoga nam się rozwala. To jest naprawdę fajny moment w Wolfie, który mi się podoba. Patrz, normalnie tak wibruje, że oh my god. No i tu nam się rozstępuje podłoga i dzięki czemu możemy kontynuować grę. Jehej. Tu otwieramy. I dostajemy się do kościółka. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli czekacie na kolejny odcinek, zasubskrybujcie mój kanał. Natomiast jeżeli macie jakieś pomysły bądź coś, piszcie komentarze. Ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcineczku. Nie wiem, czy coś będę ulepszał. Nie mam kasy, po pierwsze. Nara.